Siemanko wszystkim, witam was kochani serdecznie, ja jestem Juken, przed wami 35. odcinek z Eurotrack Simulatora 2 z serii Zaczynamy od zera do milionera, czyli tej serii, w której całe levelowanie konta i wszystkie z tym związane czynności dzieją się na waszych oczach i tylko i wyłącznie na odcinkach. Tak jak mówiłem pod koniec poprzedniego odcinka, plan, chociaż ja wielu rzeczy nie planuję, wiele rzeczy dzieje się tu na spontanie, ale mając pieniądze, no to już trzeba by je zagospodarować. Właśnie tak dzisiaj zrobimy. Z pewnością na dzisiejszym odcinku wbijemy kolejny level i myślę, że tego ADR-a sobie awansujemy, chyba że mi coś do głowy strzeli i dam długodystansowca, to jeszcze zobaczymy. Mapy za wiele nie odkryliśmy, natomiast no niewiele nam brakuje do następnego levelu. Zlevelowanie na luzie, także też bez spiny. Natomiast, moi drodzy, jeśli chodzi o zarządzanie garażami, sprawa wygląda tak, że Madryt moglibyśmy powiększyć. Zdecydowanie byśmy, myślę, że mogli powiększyć i to też zrobimy. Proszę bardzo. No i chciałbym 3 pracowników zatrudnić, kupić 3 ciężarówki. Tu już weźmiemy oczywiście kredyt, który jeden z tych kredytów myślę, że po kursie spłacimy, widzowie. No rata nam nie będzie naliczona w południe, będzie naliczona tylko za jeden kredyt. No zobaczymy. Zobaczymy, ile mamy kasy. 1 400 000, czyli tak naprawdę po te 400 tysięcy maksymalnie moglibyśmy wydać na ciężarówkę. Tradycyjnie przyjrzymy się jakimś używanym, przy czym wiecie, że to różnie wygląda. 480 za DAFA. Silnik taki sobie. 480 za DAFA i 500 za Iveco. No to ja nie wiem, widzowie, czy w tej sytuacji nie ma żadnego czterogwiazdkowego. No nie, bo mamy albo za 230 totalne szroty, którymi nam pracownicy nie pojadą, albo 480 tysięcy. No ja myślę, że chyba to jest moment, w którym moglibyśmy, widzowie, pracownikom naszym kupić nowe ciężarówki. To czekajcie, zróbmy to tak. Zarządzaj kierowcami. Zobaczmy sobie, który nam tutaj z pracowników. Scarlett. Scarlett ładnie zarabia, więc Scarlett w Berlinie jak najbardziej. Umberto średnio, ale też nie jest źle. Czyli generalnie w Berlinie. Scarlett, Umberto i Thomas może. O, może ich tak dajmy, zobaczymy. Tu chyba nie mamy więcej kogo nagradzać. Uma jest jeszcze w Berlinie. No to prędzej Umę. Czyli Scarlett, Umę i Umberto. Dobra. Okej. Okay. Czyli te ciężarówki, które oni tutaj mają, czyli tak, Scarlett. Tutaj 330 koni, no niestety, dobra. Czyli Scarlett i teraz tak. Musimy zobaczyć, gdzie my tutaj te garaże mamy. Berlin. Scarlett jest w Berlinie, a... O, do Madrytu, dobra, okej. Okay. Scarlett, Umberto... I Umma miała być. Dobra, to już sobie do Hiszpanii przeniesiemy i tutaj pracowników zatrudnimy. I jeszcze był chyba Umberto. Tam w sumie bez znaczenia. Dobra, to sobie te 3 przeniesiemy do Madrytu, a tym w Berlinie kupimy nówkę, cewkę nieśmiganą i mając do dyspozycji, jeszcze zobaczmy, jak wygląda Mercedes, ale wątpię, widzicie, 550 tysięcy, chociaż silnik, no nie dali, trochę by nam zabrakło, 550 nie może być, musi być ewidentnie poniżej 500, 490, dobra, no co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Słuchajcie, no nic nie zrobimy do Berlina. Cyk.
Niech mają nowe ciężarówki w takim razie, skoro... Ile mi tu zabraknie? Dobra, to już dobierzemy ten kredyt. Jak już musimy, słuchajcie, pracowników zatrudnić, to jeszcze jeden dobierzemy. I tak spłacimy, i tak spłacimy. Wiem, co robię, słuchajcie. To nie jest pierwszy raz, kiedy taką czynność wykonuję. Także spokojnie, widzowie. Ja się tych kredytów absolutnie nie boję, bo zaraz zrobimy kurs i spłacimy. Dobra, mamy kupione ciężarówki dla naszych pracowników. No, no na razie im nie będziemy ich ulepszali. No, czyli trzech pracowników zgodnie z planem możemy zatrudnić. Oj, Astra nie ma tutaj. Ta ma ADR-y. Nie jest, widzicie, widzowie, takie proste. Teresa ma troszeczkę tutaj chociaż jednego długodystansowca. Przede wszystkim, o, tą na pewno zatrudniamy, bo ma długodystansowca. To czekajcie, to była Hiszpania, jak dobrze pamiętam. Teresa. Staram się, słuchajcie, żeby chociaż jednego długodystansowca mieli. Jak dwa, to jeszcze lepiej oczywiście, ale jak widzimy, nie ma takiej tutaj możliwości. Ta ma dużo delikatnego ładunku, ale czy ja bym chciał brać kobietę, która nie ma żadnego długodystansowca, to nie jestem do końca, widzowie, przekonany. Ale czemu tu same kobiety mamy? Dobra, wezmę tą Astrę, bo ma ładnie wylewelowanego... Ładnie delikatny ładunek, no tego długodystansowca to myślę, że ona sobie szybko zrobi. Już trudno, jedną weźmiemy. A tylko dlatego, że ma delikatny ładunek wylewelowany. Dobra, zatrudnieni. I teraz oczywiście tradycyjnie trzeba przejrzeć. Czyli tak, tutaj długodystansowiec Teresa. Długodystansowiec Leila. Też długodystansowiec. Tu jeszcze jednego niech zrobi ten. Jolanta ma o wysokiej. Helga ma długodystansowca. Długodystansowca. Ładunek o wysokiej wartości niech ma. Ładunek. Ok. Ta ma delikatny. Ja bym dał raczej o wysokiej wartości. Tu niech jeszcze zleweluje jedno. Tu ma delikatny. Umberto ma delikatny. I Scarlett ma delikatny. No pięknie. Dobra, widzowie. Tak ma być. Co my tutaj dzisiaj sobie zrobimy? Rynek pracy. Cena według dystansu. Chlor wieźliśmy ostatnio, więc myślę, że puste butelki powinie. 900 km, ale to jest bardzo szybka dostawa. Nie wiem, czy bym chciał. Nie wiem, czy bym chciał, widzowie. Ja raczej, chociaż jest to bardzo opłacalne. 240 tysięcy byśmy zarobili za 900 km trasy. To ta Hiszpania do Kordoby tutaj. Może byśmy też coś odkryli. Teoretycznie możemy, ale zobaczmy sobie tak, według ceny w ogóle. O! Tu już jechaliśmy, Szwecji na razie mam, widzowie, dosyć, samych w sobie samochodów też mam dosyć. Chociaż z Drezna przez Węgry tutaj do Macedonii. Nie wiem, czy byśmy przejechali tą trasę. Troszkę się boję na razie. Skutery Opole, Sztokholm. 1300 km. O, dawno z Polski nie mieliśmy żadnych tutaj tras. Ale tu byśmy chyba nic wielkiego, słuchajcie, nie... Coś może byśmy odkryli. Najpierw sobie... A propan? O, widzowie, propan. Ale do Wielkiej Brytanii nie chcę jechać do Wielkiej Brytanii. Gorące chemikalia. O, może to? Może to z Węgier, z Austrii do chyba Francji gdzieś tam. No, gorące chemikalia mogłyby być. Tutaj jest... Aha, tylko byśmy musieli przez Litwę jechać. Ja nie chcę, słuchajcie, jechać przez Litwę, widzowie, nie chcę.
Tu są jeszcze zestawy stołowe, tam też bym nie chciał jechać. Dobra, no to kurczę, dystans jeszcze. Długość trasy. Niezdecydowany, nie? Jestem. O, LPG, proszę bardzo, tylko że znowu niestety przez Litwę byśmy jechali, gdzie nie chcę jechać. Systemy kominowe, no tak bym chciał, kurczę, droższe takie zlecenie, nie? Wiecie jak jest. O, fluor. Proszę bardzo, do Włoch, gdzieś tam. O, może z tym fluorem byśmy sobie polecieli, tylko to jest jako pilna dostawa. Nie wiem, czy zdążymy, słuchajcie, z pilną dostawą. Może być to różnie. W zasadzie kto, nie no, Absala, czy jakkolwiek to się czyta, już mam serdecznie dosyć. Ostatnio dużo jeździliśmy w to miejsce. Monachium, Jon coś tam. Nawet przeczytać, słuchajcie, tej nazwy nie potrafię. Wiertło do Norwegii. Kurczę, to nie jest tak łatwo wybrać jakąś trasę, która by nam się... O, a może to, słuchajcie, to jest... Ale to jest 400 kilometrów, ludzie, to ja nie chcę. Chociaż 400 kilometrów, jak widzicie, za... Całkiem niezłe pieniądze, nie? Bo za 400 kilometrów dostać, kurczę, 100 tysięcy. Myślę, że spoko, ale kwas borowy, o. Łe, no to wszystko, kurczę, jest tymi trasami, co już jechaliśmy. Ja bym chciał coś nowego. Barcelona, Madryt, nie wiem, czy nie jechaliśmy przez przypadek. I to też 600 kilometrów. Kurde, czemu jest tak ciężko, widzowie, wybrać jakąś trasę. Nie jest to takie łatwe. Czasem łatwiej widzę pracownika zatrudnić. Samochody to już tyle razy wieźliśmy, że... Wiecie, no z tym jest jakby, widzowie, dlatego problem, nie? Bo jakby sami widzicie, że generalnie problemem jest właśnie to. No nie wiem, no możemy po tej Wielkiej Brytanii spróbować, słuchajcie, z tym propanem, ale żadna dostawa tutaj znacząca nie jest. Kurczę. Coś byśmy w Wielkiej Brytanii może. Albo gorące chemikalia zaryzykować. Może te gorące chemikalia faktycznie, słuchajcie, będzie całkiem spoko. 200 tysięcy, tylko to nie jest... No widzicie, tu ja najchętniej, słuchajcie, biorę takie zlecenia, które mają łączone jakieś tam cechy, nie? Typu chociaż na przykład, o, tak jak tutaj, że jest i delikatny ładunek, tak? Z ładunkiem o wysokiej wartości, no bo to się jakby najbardziej opłaca, nie? A jeżeli my bierzemy jakąś trasę... Kusi mnie cały czas ten propan, te gorące chemikalia też mnie kuszą. Mogłaby być krótsza dzisiaj trasa, nie powiem, że nie. Kampery. A to jest też jako pilna, to jest i ładunek delikatny, i o wysokiej wartości jeszcze pilna dostawa. Kurczę, z kamperami. Przez Niemcy szybko się jedzie, nie? Do Belgii, do Brukseli. O, może kampery faktycznie. Może kampery sobie weźmiemy z Opola. A co? 200 tysięcy całkiem... Słuchajcie, całkiem według mnie fajna trasa. Weźmiemy sobie tak, żeby się czasowo uwinąć z tym. Nie wiem, jak to bierze pod uwagę sen. I jakby kompletnie tego, słuchajcie, teraz nie liczyłem, nie sprawdzałem. Jestem bardzo ciekaw, widzowie, jak to wyjdzie. Jestem, słuchajcie, bardzo ciekaw, jak to wyjdzie, bo w ogóle nie liczyłem teraz, ile mamy czasu, kiedy mamy się przespać, kiedy nie. I jestem tego bardzo ciekaw, jak to nam wyjdzie. Kampery spoko, myślę, że trasa nie jest jakaś super długa. Może będziemy musieli trochę depnąć. Bo może tak się, widzowie, zdarzyć, nie? Że będziemy musieli depnąć. A jakaś trasa z Polski. Dawno z Polski, słuchajcie.
nie wyjeżdżaliśmy. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. No i to mi się podoba, jeździć po Polsce, a nie tam widzowie gdzieś po jakichś, kurczę, Szwecjach, nie Szwecjach. Tu, ja tu jestem. O, Namysłów. Takie piwo chyba jest Namysłów, dobrze pamiętam. Chyba nie piłem. I to rozumiem, jechać po Polsce, a nie tam. Zjedź drugim zjazdem. Nie tam, nie wiadomo gdzie. Zjedź z ronda. No co za... Czemu mi wjechał gościu, kurde, halo? Uszkodzenia mi zrobiłeś ciężarówce. No wjechał mi perfidnie na... I teraz wjechał w autobus. No co za kretyn. Co za kretyn. To nie moja wina, widzowie. Zjedź trzecim zjazdem. Ja to kulturalnie przecież jadę, prawda? Ło. Zjedź z ronda. Ło. Coś mi, kurde. Mój zmysł sterowania się chyba zawiesił w głowie, słuchajcie, widzowie. No, Polska to jest Polska. Ja lubię po Polsce jeździć. Nawet bym też chętnie jeszcze jakieś trasy typowo po Polsce brał. Bo mi się bardzo podoba to Poland Rebuilding, więc... Z 90, ludzie. 40 to wy nie musicie jechać. Trochę przesada. A, i zatankować byśmy musieli. Kurde, to nie wiem, czy to połączymy ze spaniem. Dobra, zatankujemy sobie. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Spać na razie, słuchajcie, nie planuję. Zjedź z ronda. Jedź prosto, a następnie skręć w prawo. No dobrze, dobrze, tylko najpierw sobie zatankujemy. Jesteśmy... Bez ładunku. Dobra, Iwona, zaraz będę skręcał, cicho mi. Nie marudź. Tankujemy najpierw. Zatankować trzeba, a nie wiem, jak zrobimy ze snem. Z tego względu, że... się zaraz dowiemy. Aha, bo nie mam zlecenia, dobra. Czy to mi tutaj... Okej. Okay. Dopiero się niestety dowiemy, jak weźmiemy zlecenie. Okej. Okay. Poczko. Koniec trasy. O, takie tam zleconko, słuchajcie, będzie, myślę, że całkiem fajne. Kampery 200 tysięcy, a dostawę mamy teraz tak, oczekiwane pomiędzy poniedziałek do 13, czyli a 15 godzin podróży, czyli jedno spanie, słuchajcie, wejdzie w grę. Okej, ruszajmy. Widzowie, jedno spanie wejdzie w grę, czyli jakbym bardzo już był mocno zmęczony, to ewentualnie możemy jedno spanie sobie zaliczyć. Okej. Okay. No nawet spoko jest to Volvo, wam powiem szczerze. Zewnętrznie mi się bardzo podoba, chociaż no wiadomo, kolorystycznie tak. I kolor troszkę sraczkowaty. Do roboty. Więc to akurat jedyny minus, widzowie. Z kolorem takim sraczkowatym, ale damy sobie radę. Dobra, 1000 kilometrów, kochani, przed nami.
przerwa za 11 godzin na odpoczynek, czyli teoretycznie nie musimy się na razie odpoczynkiem martwić. Skręć w lewo. Jedź prosto. Na razie się odpoczynkiem nie musimy martwić. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. No i już jakieś trudności widzę. Ledwo wyjechałem, już jakieś problemy. Widzowie, no przecież skandal. Ja nie wiem, czy jakiegoś pecha na tych drogach tu mam, czy co, że co człowiek wyjedzie, to zawsze mu ruch barykadują. Lecimy. A dawno po Polsce nie jechałem. Tak mi się naprawdę bardzo zawsze podoba jazda po Polsce. Chyba musimy jakąś następną trasę sobie zrobić przez jakąś całą Polskę, bo jakoś te kraje europejskie tak mnie nie kręcą, jak właśnie Polska nasza wspaniała. Na tym Poland Rebuilding. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Kościół. No. Zjedź z ronda. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Zapłacono. No, już mnie doją na kasę. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. I na autostradkę. Kierunek Niemcy. Gdzie? 60, kogoś chyba pogrzało. Staram się w miarę dynamicznie, słuchajcie, widzowie, przejechać, żeby... Wiecie, jak jest. Żeby odcinek też wieczności nie trwał, bo jak zwykle było dużo takich technicznych rzeczy na początku. Ja pierdzielę, no kto to widział 60 po autostradzie jechać? Powinno być karalne, widzowie. Naprawdę. Prawo jazdy za to powinni odbierać.
Tutaj raczej wiele trasy chyba nie odkryjemy, tak mi się przynajmniej wydaje, że za wiele nie odkryjemy, no bo z Opola już trasy mieliśmy w stronę Niemiec, także... O, proszę, Oszą. Trzymaj się lewej strony. Przy autostradzie. No, pytanie teraz, czy coś przydzwonię, czy w nic nie przydzwonię? Jeszcze nie przydzwoniłem, na szczęście. No, to jest 70. Na A4. Mamy pilną dostawę, także wiecie, musimy trochę przygrzać, żeby raz się przespać. Wzięliśmy sobie zlecenie z dużą presją, żeby na czas je dostarczyć. A nie chcielibyśmy spóźnionego mieć. A jestem ciekaw, ile dostaniemy premii za to, że to jest takie pilne zlecenie. Jazda 80 po autostradzie. Zarąbiście. No nie hamuj mi, bo ci... Jak ja cię, gościu, przetrącę... Masz szczęście, że mi nie jest, że mi szkoda ciężarówki. Nie będę wydawał kasy ciągle na naprawy. I tak mnie te boty, widzicie, że otukują. Same we mnie wjeżdżają, często bez powodu. Jest tu ciężko jest mieć... nieuszkodzoną ciężarówkę już i bez tego. Krokodylki. Nawet nie sprawdzałem, jaki mam ruch ustawiony. Chyba na 4, tak jak ostatnio, ale to mi tam nawet odpowiada, widzowie. Że nie wyobrażam sobie jeździć po pustej, całkowicie drodze. To by całą przyjemność odbierało. Mimo, że te boty czasem mnie naprawdę wkurzają, no NPC-ty strasznie odwalają. O, tak jak ten tutaj, nie wiem po co hamuje. Mercedesem. No, już granicę będziemy przekraczali, także szybciutko nam to idzie dzisiaj. W sumie Opole nie jest jakoś daleko Niemiec, więc... Może bez tego spania, słuchajcie, się uda. Ten mnie denerwuje, bo ciągle hamuje. Kurde, baran jeden.
Jedź ty, żółtku, ty. No, gdzie mnie hamujesz? A, jakieś roboty drogowe, dobra. Niech będzie, że rozumiem. Niech będzie. O, 58 Scarlett zarobiła. Pięknie, widzowie, Scarlett 58 tysięcy zarobiła, także zobaczcie. Oczywiście zbieramy, żeby ten kredyt jeden przynajmniej, bo wiadomo, na dwa się nie udało uzbierać, ale żeby ten jeden kredyt chociaż spłacić, nie? Żeby nie było raty. Znaczy w sumie dwa, jeden ten 200 tysięcy, drugi ten 400, tak bym chciał je spłacić. Dlatego, że jak go spłacę, to na następny dzień nie będzie raty. A teraz udało nam się bez raty mieć kredyt, także to jest taki, można powiedzieć, darmowy pieniądz na chwilę. Chyba w tunelu nie będą z radarem stali, co? Jak myślicie, widzowie? Nie, no tu czasowo w miarę jest okej. Więc myślę, że się uwiniemy. Niby jesteśmy w Niemczech, ale mi to nadal jakoś tak na Polskę wygląda. Nie wiem, ciekawe. Nie, no dobra, jest Aral, to już są Niemcy. Troszeczkę nadgonić. Trasy. Osiemdziesiąt, kurde, na autostradzie, no przegięcie. Jechać. Rura.
Trzymaj się lewej strony. No oni tak te lewe pasy mi dzisiaj blokują. Gagatki jedne. Trzymaj się lewej strony. Ma być szybkie zlecenie, widzowie, jak na samo... Skoro jest pilna dostawa, no to ecie, musi być szybka akcja, szybkie... Szybki strzał. W Niemczech chyba za prędkość nie dają mandatu, nie wiem. Oj. No dobra, no spowodowałem kolizję. Mój błąd. Przyznaję się. Tu się dzieje. To tam się od Jukenawia. Gościu se cofa na autostradzie. No tak, zapomniałem, że mam sporo zdarzeń losowych włączonych. Widzowie, no niestety. Dobra, pojechał. Pojechał gagatek. Trzymaj się lewej strony. Ups. No dobra, no. Już jadę grzecznie. Już na te kolizje to mnie nie stać. Do naprawy też mnie nie stać. To dla mnie po prostu niezrozumiałe, dlaczego lewy pas jest blokowany. Z gagatków. O kurde, 10 tysięcy wykroczenie mandat. Czyli jednak dają mandaty w Niemczech. O kurwa, 10 tysięcy. Widzowie, 10 tysięcy złotych. To jest kupa kasy.
Nie stać mnie na te mandaty niemieckie. Więc muszę jechać zgodnie z przepisami. Połowę trasy za nami, widzowie. Jest szansa, że jak depnę, to się w godzinie z odcinkiem uwiniemy. Jest spora szansa, tylko muszę bardzo ostrożnie jechać, żeby deptając nie wyrządzić szkód jakiś. Ja jestem szkodnik, to wy wiecie już o tym. A, bo my do Brukseli jedziemy z tymi kamperami. Widzicie, trasa całkowicie odkryta, także tutaj no nie odkryjemy nowej trasy. Nie ma szans. Ja tu się jedynie zastanowię. Z drugiej strony jazda w nocy sprawi, że będzie mniejszy ruch. Może akurat sobie zahaczymy o tą jazdę nocną. Nie mam zdania, widzowie. Nie, przerwa za 4 godziny, a 7 godzin mamy jazdy, także mimo szczerych chęci tak trzeba się kimnąć. Wiecie co, to może... może koło 20 faktycznie. Jeszcze teraz nie, z godzinka jeszcze sobie może pojedziemy. I koło 20 się kimniemy. Zobaczymy, jak będzie się tu kształtowało. No kurde, ludzie, jechać. Ja nie mam cierpliwości do tych gagatków. Jadą jak takie tałachy po tej drodze. Autostrada niemiecka. Panie Polizei, weź pan zrób porządek. Tego z tego lewego pasa tam ściągnąć trzeba. Jak można 3 pasy ma, to musi tirem jechać, kurde, lewym. Tam go najchętniej, wiecie, z tej drogi staranował, ale szkoda mi ciężarówki. Jakbym był na drugim kącie, słuchajcie, na którym mam nieograniczoną kasę już praktycznie, no bo to tam to już są setki milionów na koncie. Wpływają też ogromne, no to ja bym gościa z drogi zepchnął na pewno. Nie może tak być, że jedzie sobie gegatek lewym pasem. Oho, pas nam się kończy. Może się zdążymy jeszcze tutaj wtrynić. Albo i nie zdążymy. Ja pierdzie. To było grube, widzowie. Gruba akcja. Ja już miałem dachowanie przed oczyma. Myślę, że nie warto aż tak grzać. Dobra, zbliża się 20, zaraz będziemy szli spać. Może o 21 nawet. A jeszcze jest jasno. Trzymaj się lewej strony. Ja już lepiej zwolnię, bo za te mandaty niemieckie to podziękuję. Nie stać mnie. Na niemieckie mandaty. Też ten przede mną, tym fokusem, myślę, że jedzie gościu z 9 dych spokojnie. Czyli też przekracza prędkość.
Dobra, musimy znaleźć jakąś stację do przekimania się. Jaki tu jest ruch? Wszyscy do Brukseli jadą? Serio? Aha. Tu zahaczyłem. Moja koncentracja, widzowie, po chorobie jeszcze niestety nie jest w najlepszym stanie. Co tu się stanęło? No jedź ty, baranie, ty. Niestety, jeszcze nie jestem w idealnym stanie po chorobie. To jest jedyne wytłumaczenie. No trudno, będzie trzeba naprawić ciężarówkę, wiecie, ja tak. To jest levelowanie na luzie, to też się nie będę przejmował, że tam gdzieś mi się zahaczyło. Ale gdybym ostrożniej jechał, to takie sytuacje, widzowie, nie miałyby miejsca. Dobra, idziemy zaraz spać. Aha, jeszcze deszcz zaczyna padać. Dobra, to już jest znak, że trzeba iść spać. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Dobra, zjeżdżam w prawo. Zjedź w prawo. To jest wniosek taki, że trzeba iść spać. Szukajmy stacji benzynowej. O! Zaraz coś będzie. No to tam się przekimamy. Nie ma co po deszczu jeździć. Ło! Przy okazji jakaś kasa nam wleci. No generalnie, słuchajcie, idziemy spać, więc... Więc możemy tu zjechać, z tego względu, że no paliwa nie musimy tankować. Nowej trasy. Jechać, 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 rura. Taksi. Słuchajcie, gdzie to mam gdzie to się zjeżdża? Na to spanie. Tutaj gdzieś. A, tutaj są. Dobra, dobra, czaję. To idziemy spać. O co oni tu wjeżdżają, tego nie rozumiem. Trochę w nocy, jak widzicie, pojedziemy, bo... Bo nie możemy dwa razy się kimnąć, niestety. Kierowca Laila osiągnęła poziom. Aurora zarobiła 800 zł tylko. No nieładnie, nieładnie. Człowiek kredyt bierze, żeby zatrudniać pracowników, firmę rozwijać, a oni mi tu po 800 zł zarabiają. Kto to widział? Strony, a następnie zjedź w prawo. Ja wszystko mam sam zarabiać. Zjedź w prawo. Skręć w prawo. Zobaczymy sobie, jestem ciekaw, ile tym Volvo już nakulałem przebiegu. Może trzy trasy zrobiłem, to tak... 3000 spokojnie będzie, 3,5, może pod 4, ale to się zaraz przekonamy. Bo to na końcówce możemy zobaczyć w ciężarówkach niestety tylko. O, jakąś trasę nową odkrywamy, super. A i tak jeszcze 5 godzin przed nami jazdy. Zmieńcie tą prędkość. Ja chcę grzać. Weźcie mnie, wypuśćcie. Ja chcę iść na melanż. Wariaty moje. A, już mandat dostałem.
Wariaty moje, co ja wam zrobiłem? Weźcie mnie, wypuśćcie. O, Daniel osiągnął poziom. Dlatego, moi drodzy, jak widzę często takie komunikaty, to staram się zaglądać do tych naszych pracowników, żeby patrzeć, w jaki oni tam sposób levelują, żeby mieć pod kontrolą to ich levelowanie. Oj. No tak, 140 lecimy, no to nie dziwne, że mnie wynosi. Trochę chcę nadrobić, żeby, wiecie, ten odcinek już tak nie trwał całej wieczności. Także dla bardziej wrażliwych osób na realistyczną jazdę, to zamknijcie oczy po prostu. Bo też staram się, żeby te odcinki w miarę w godzinę się jednak uwinęły. Nie zawsze się daje, jak będzie trasa dłuższa, to pewnie się nie da, ale... Ale chcę troszkę nadrobić. Z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Już na dzisiaj wystarczy, widzowie, mandatów, bo jestem w plecy jakieś, nie wiem, 15-20 tysięcy, także lepiej już by było nie dostać dzisiaj mandatu. Wiecie, jak jest. O, i się zaczyna jasno robić. Nie było tragedii z tą nocą. Z drugiej strony, tak jak też często pisaliście w komentarzach, czasem jazda nocna też ma swoje uroki. Uj! O Jezusie, gdzie ja tu wjechał? Gdzie ja wjechał? No niestety, ciężarówkę będzie trzeba troszeczkę naprawić. Jak się nie uda zrobić następnym razem szybkiej podróży, a jest to niestety bardzo prawdopodobne. Trzymaj się lewej strony. Jakbyś mi Iwona jeszcze powiedziała, gdzie stoją, żeby mandatu nie dostać. No i to jest chamstwo. To jest naprawdę, widzowie, chamstwo. Teraz się wkurwiłem. Widzieliście, jak schamowałem mocno i jeszcze mi dali mandat. I to 6 tysięcy. Sami sobie poliszcie, kurde, polizaje pieprzone. Nie, to wiecie, no jakby... Gdybym nie hamował, to okej, tak? Ale... No ja pierdzielę, z 20 koła jestem w plecy na mandatach przez swoją głupotę, aczkolwiek no tutaj uważam, że niesłuszny był ten mandat. Bo ledwo zobaczyłem tą 60, zacząłem hamować, no to jakby... Trzymaj się prawej strony. A, no cóż, widzowie, no życie, nie? Pamiętajcie, że levelujemy na luzie. Czasem też no koszty i odpowiedzialność za koszty trzeba podnieść. Niektórzy może już na tym prawej strony, a następnie skręć w prawo. Miejscu by pewnie wzięli skręć w prawo i save'a wczytali, ale tak się nie robi, widzowie. To jest oszukiwanie. Ja biorę pełną odpowiedzialność za to, co to tutaj wyczyniam. No gdzie 60 na czteropasmowej drodze, ludzie? Błąd. Zgłaszam, błąd. Nie ma żadnej 60.
Dobra, 190 km. To już szybko. To już szybko się uwiniemy. Jakoś tak fajnie te trasy, te 1300-1400 km. Jak się dobrze sprężę, udaje mi się w godzinę w odcinku uwinąć. To jest fajne, chociaż no dzisiaj no wiele rzeczy było technicznych, ale no nie da się, widzowie, tego ominąć. No co, jedynie możemy to na koniec odcinka zostawiać, jakby ktoś chciał. Możecie dać znać w komentarzach, czy wolicie na początku, czy na końcu, aczkolwiek no wydaje mi się, że bardziej jednak te rzeczy pasują na początku, bo tak jak widzicie, przez tą trasę, którą robimy, ci kierowcy też już jakieś tam trasy robią. To daje nam taki większy, powiedzmy, obraz sytuacji na następny odcinek. Dobra, wjeżdżamy do Belgii. Gościu, tomkwią. Kurde, cholero jedna, gdzieżeś mi wyjechał? Zobaczcie, co bym nie zrobił, byłoby źle, bo odbiłem, wiadomo, przydzwoniłem w kolesia. Mandat. Jakbym nie odbił, ten by we mnie przydzwonił, mandat. I tak źle, i tak niedobrze. Przecież to on, włączając się do ruchu, powinien ustąpić pierwszeństwa. O, już wolę się odsunąć, bo zaraz mi ktoś wyjedzie i tyle będzie. Trzymaj się lewej strony. Dobrze, Iwonka. Trzymam się lewej strony, nawet lewego pasa. Jedź tym Audi. Trzymaj się lewej strony. Zobaczcie, jak gnojek zwolnił. Nie, no teraz go taranuje, bo to jest przesada. Zaczął mi chamsko hamować. Jest 120, a gościu mi zwolnił do... Dobra, teraz już jest ograniczenie. Czasem muszę... Ja bym, widzowie, nie był sobą, ja bym czasem kogoś nie staranował. Czasem muszę, słuchajcie. Muszą dymy być. Widzowie na odcinku. Słuchajcie, no to tak nie mogłoby być, żeby odcinek bez dymów. Skręć w prawo. Dymy lekkie muszą być czasem, słuchajcie. To są odcinki, są ciekawsze. I ta niepewność, czy dojadę w całości, czy nie. Dobra, 80 km do celu. Zaraz kończymy trasę, zaraz wbijamy nowy level, bo to już mi się, myślę, że wbije. Tylko pytanie, ile będzie kary za ewentualne uszkodzenia. To mnie najbardziej tutaj zastanawia. Trzymaj się lewej strony, a następnie zjedź w lewo. 45 km do celu. Zjedź w lewo. Dobra, Iwona, jadę w lewo. Trzymaj się lewej strony. No już chyba widzimy.
na końcówce mapy punkt docelowy. Już może wypadałoby jechać grzecznie. Trzymaj się lewej strony. Gościu, 50, no coś ty zrobił. Czemu żeś zahamował? Zahamował mi gnojek. Pod samą gębą. Jedź ty bałwanie, jeszcze cię trąbnę. Ja pierdzielę, kolejny mandat. Nie, naprawdę, z 20 tysięcy poszło na mandaty. No to jest okropne, no to jest straszne, widzowie. 20 koła, nawet obawiam się, że może troszeczkę więcej. Tragedia. Taki bym powiedział mandatowy odcinek dzisiaj wyszedł, widzowie, dobra. Z prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Z lewego pasa będziemy w prawo jechać. Mhm. Mhm. Jedź prosto. Jeszcze musiałem mandat dostać na koniec. Życie. Jedź prosto. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć. Jechać, bo zielone jest. Co za kretyni, stoją na zielonym, no. You can opierdziela, wszystkich jak leci, widzowie, nie? Wszystkich jak leci. Nawet za niewinność. No zobaczcie, teraz na czerwonym przejechali gagatki, a było zielone. Co, nie wiem, czy oni kolorów nie rozróżniają. Mandatów naprawdę to za dużo mamy troszkę. I patrzcie, stoją. I co ja mam zrobić? Mam ich staranować, czy co? No przecież tuż przed metą. Ludzie. No i znowu, ja nie wiem, co oni odwalają. Oni tu jeżdżą na czerwonych, nie? Cały czas ich trzeba natrąbiać, bo inaczej... Słuchajcie, my tu gdzieś w lewo jedziemy. No jedź, gościu. Jest gościu przede mną, czy nie? Chyba nie. A jednak był, dobra. Gdzie ja mam w lewo skręcić? A, tam, dobra, już widzę. Już widzę, gdzie mam w lewo skręcić. Będzie coś do odkrycia, jakiś znak zapytania. Może agencja pracy przyda się, nie powiem. W Brukseli byśmy mogli mieć. Jechać.
jakim czerwonym świetle, jak oni blokowali? Przecież to nie moja wina. Jak ci kretyni blokują. To nie moja wina, widzowie. Ja kulturalnie chciałem ruszyć na zielonym, a oni blokowali, no to ich lekko przepchnąłem. Jakie czerwone światło? A, jeszcze przekroczenie prędkości. Nie, no widzowie, to jest odcinek pod znakiem samych mandatów. Jak widać, nie wróciłem jeszcze po chorobie do formy. Aha. Spowodowanie kolizji, no nieźle. Bez komentarza, widzowie. Absolutnie bez komentarza, nie? Kompletnie bez komentarza. Nie pozostaje nic innego, słuchajcie, jak słuchać się w wesołą muzyczkę. A teraz nie spowodowałem kolizji. Teraz nie fair. Jak takie Brukseli mają drogi zakorkowane, to ja dziękuję bardzo z taką Unią. Jeden wielki korek. Widzowie. Czemu oni tu stoją? Widzicie, cały czas trzeba trąbić. Nawet nie wiem, czy nie powinienem na lewy pas jechać, bo będę chyba w lewo skręcał. Nie mam za bardzo jak. Gdzie tym czerwonym mnie tu? Ja przecież jadę ładnie na migaczu. Chłopie. Zamiast mnie wpuścić, to... Dobra, już chyba dojedziemy zaraz. Najdłuższy dojazd do celu. Kilometr do celu, aby tu się... my tu się wleczemy jak... Ślimaki jakieś. Dobra, jest. Zielone. Przejedziemy chyba. Widzicie, na klaksonie trzeba. Aha. Mój błąd, nie wyhamowałem. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Dobrze, Iwono, tylko zanim ja będę mógł skręcić w lewo, to jeszcze minie ruski rok.
No jedź, chłopie. Nie mam czasu. Jedź. Jedź ty tym golfem. Dobra, jest zielone. Jedziemy. Skręć w lewo. Niestety trzeba się zatrzymać, bo czerwono. W końcu widzowie dojechaliśmy, ale coś czuję, że będzie dużo uszkodzeń niestety. I no, słabo to widzę, nie? Raczej doskonale nie będzie. Może będzie znośnie, znaczy raczej spóźnione nie będzie i to jest plus, ale... A następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Ale raczej nie będzie doskonale. Cali i zdrowi. Raczej to doskonale nie będzie, niestety, widzowie. Zadowalająco, no okej. Tragedii nie ma. Ile kary? Kara za uszkodzenia 18 200 expa, czyli no około 40 000 jestem w plecy, słuchajcie, na tym zleceniu. Dobra, bierzemy ADR-a sobie, żeby mieć więcej zleceń na przyszły odcinek. Kredyt chciałem jeden spłacić i to, widzowie, właśnie uczynię po kursie i zobaczymy potem co i jak. Dobra, to tyle moi drodzy w tym odcinku. Dziękuję ci, drogi widzu, za oglądanie. Będzie mi miło już tradycyjnie, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, a my się widzimy w kolejnym odcinku, także trzymaj się, cześć!